witajcie w piątym dniu mojego morsowania z rzędu. Przypomnę, że mam zamiar morsować przez 100 dni pod rząd. Dzisiaj jest dzień piąty. Dolałem sobie troszeczkę wody, w sumie dwa wiadra wody do tej beczki i w tym momencie mam tyle do krawędzi. Także będąc w tej samej pozycji, co jestem zawsze, czyli na kolanach, wodę mam już praktycznie do ramion. Myślę, że jeszcze wiadro doleję. Na razie tyle wystarczy. Temperatura na zewnątrz jest jakieś 5 stopni. Temperatura wody 2 stopnie. Także dość przyjemnie. Rano zapowiadało się, że będzie piękny słoneczny dzień. Tam za mną było widać piękny wschód słońca. Niebo było bardzo piękne, czerwone. A teraz zaczęło coś kropić. Co prawda nie jest to jakiś wielki deszcz, ale coś kropi. Kurczę, zegarek. Dobra. Załóżmy, że już minutę jestem. Czyli posiedzę jeszcze minutę i wychodzę. I co? Wybił mnie ten zegarek troszeczkę z rytmu. Jak na razie czuję się dobrze. Dzisiaj było bardzo fajnie, ciepło, przyjemnie. W miarę dobrze się wchodziło do wody. Oczywiście to wcale nie oznacza, że nie boli, bo boli. Głównie palce, jakbym mógł powiedzieć, palce u stóp. Jakbym mógł powiedzieć, że paznokcie bolą, no to właśnie bolą najbardziej paznokcie. Generalnie całe stopy. Tu już czym wyżej, tym przyjemniej. I co? Mija już druga minuta, na moim zegarku minuta. Więc póki co będę siedział do dwóch minut. Na razie jeszcze pogoda jest taka w miarę. Tak się zastanawiam, no dzisiaj zaczęło troszeczkę kropić. Ale liczę się z tym, że przez ten okres czasu, jak się będę tutaj kąpał, to przecież będzie to cały grudzień, cały styczeń, cały luty. To różnie może być. Na pewno będą mrozy. Zobaczymy jeszcze jakie. I zobaczymy, czy przy tych dużych mrozach też dam radę wchodzić do wody, czy nie. Dobra, uciekam, bo pewnie już jest sporo, ponad 2 minuty. Wam życzę miłego, ciepłego dnia i do zobaczenia do jutra. Nawet mi ręcznik nie zmokł. To dobrze.